Cześć wszystkim, nazywam się Paweł. Postanowiłem nagrać mój cały wyjazd do Stambułu, do stolicy Turcji. A dlaczego tam lecę? Ponieważ chciałbym zrobić sobie przeszczep włosów metodą FUE. Ona jest w ogóle nieinwazyjna. Włosy pobierają z boku głowy, również z tyłu i przeszczepiają nam w miejsca, gdzie im po prostu nam brakuje. Mi akurat brakuje na zakolach. Trochę ich ubyło w przeciągu lat. Dlaczego mimo wieku tak młodego zdecydowałem się, ponieważ mam 22 lata? Ponieważ jak najdłużej chciałbym korzystać z młodości. Chciałbym układać włosy jak 2-3 lata temu, kiedy tych zakol w ogóle praktycznie nie było. Wymaga to około 3300 graftów, tak mi powiedzieli. Więc dzisiaj w nocy jadę na lotnisko do Berlina. Wylatuję o godzinie 6. Postaram się to udokumentować, nagrać Wam. Przez cały rok, a nawet dłużej może, zamierzam prowadzić wideovlog, pokazywać Wam efekty. Jeszcze raz Wam pokażę. Tu mam normalna gęstość, tylko z przodu brakuje. I oczywiście przeszkadzają mi zakola w życiu codziennym. Trenuję kickboxing, jestem mistrzem kilku województw. Mistrzostwa Polski nie zdobyłem, więc przeszkadza mi to, że jak się spocę, to zakola są naprawdę bardzo mocno widoczne. A mniej też przez to jeżdżę na rowerze. Jedni mówią, że to jest głupota. Drudzy, no powiem tak, zrozumie mnie tylko ta osoba, która ma podobny problem do mnie, taki sam lub większy. Nieważne ile masz lat. Nieważne, czy masz 22 lata jak ja, czy masz 40 lat. Każdy ma prawo do szczęścia. Jedni kupują sobie auta za takie pieniądze, drudzy spełniają inne marzenia. Moim marzeniem jest po prostu znów spojrzeć w lustro i zobaczyć dawnego siebie. Odzyskać po prostu to, co utraciłem. Nie utraciłem jeszcze wiele, ale po prostu chcę mieć to, na co zasługuję. Postaram Wam się pokazać cały Stambuł, przynajmniej jego część, bo przez 3 dni raczej dużo zobaczę, nie dużo, jeszcze nie wiem tego. Cały wyjazd trwa 3 dni, spokojnie. Pierwszy dzień przylot, pobranie krwi, drugi dzień sam zabieg, trzeci dzień wylot, więc myślę, że można to zrobić spokojnie w weekend. Po samym zabiegu można pracować od razu praktycznie, ale nie fizycznie. Fizycznie bodajże jest skazany jakiś tam czas odpocząć, zregenerować się, zachować sił na to, aby te włosy fajnie się wszystko zagoiło. Po samym zabiegu otrzymujemy szampony. Jest tam nam pokazane, jak my mamy to przez jakiś czas pielęgnować. No, jakie witaminy brać, aby inne włosy też również, które mają nam z biegiem czasu nie przeszczepione, ale nasze, które mamy od urodzenia, żeby jak najdłużej się zachowały. Z jakim pH mamy, co my tam mamy dokładnie robić, jak myć, żeby po prostu jak najdłużej zachować włosy, tak? Te, które nam jeszcze nie wypadły. Ja wiem, że te włosy mi wypadną pewnie z biegiem czasu, te, które tutaj mam. Nie wykluczam kolejnego zabiegu. Więc postaram się nagrać Wam jak najwięcej. Postaram Wam się nagrać Stambuł, sam zabieg, więc hejo, cześć, do zobaczenia.